Sztuka to broń masowego rażenia. Uważaj! Do roboty! Ta ściana będzie pomalowana. Ale policja czuwa. Znowu wy i wasze graffiti. Przestańcie niszczyć budynki. Najpierw nauczcie się malować. Pani Basia jest daleką krewną Van Gogha i prowadzi szkołę malarstwa. Szybko zamieni wandali w prawdziwych artystów. A teraz do sztaluk. Witajcie w świecie sztuki. Po co nas uczyć? Możemy nasprejować wszystko. Albo możemy użyć pędzla. Ale nasza nauczycielka ma inne metody. Nie będziemy używać nudnych narzędzi. Dziś malujemy czymkolwiek, co mamy pod ręką. Przyklej zakrętkę do dna plastikowego kubka. Zrób dookoła dziury rozgrzaną dyszą pistoletu na klej. Odwróć kubek i postaw na środku płótna. Wylej płynne farby akrylowe, robiąc warstwy. Obserwuj, jak rozlewają się po płótnie. Zabierz kubek i delikatnie przychylaj płótno, żeby rozprowadzić farby po całej powierzchni. Wiesia tworzy abstrakcyjne arcydzieło. Jej obraz jest chaotyczny, tak samo jak jej myśli, ale wygląda świetnie. A ten obraz stworzymy wyciskarką do soku. Połóż wyciskacz do cytryn na płótnie. Wlej do niego farbę. Pokryj nią całe płótno. Kto by pomyślał, że wyciskacz ma taki talent? Namaluję pomarańczowy ogród następnym razem, gdy będę robić sok. Wyszło wspaniale. Tego nie da się namalować na ścianie. Dziś na zajęciach będziemy używać pasteli. Chcielibyśmy już skończyć to zadanie i wydostać się z tych zajęć. Nie mam już pasteli. Czy to koniec zajęć? Nie rób sobie nadziei. Łatwo samemu zrobić sobie pastele. Wymieszaj 200 g gipsu i 250 ml wody. Rozpuść gwasz w wodzie. Dodaj kilka łyżek gipsu. Dobrze wymieszaj. Umieść masę w foremkach. Użyj różnych kolorów gwaszu, żeby zrobić różne pastele. Odstaw na 3 dni. Włóż gotowe pastele do pudełka. Twoje pastele są świetne, doskonałe kolory. Można nimi stworzyć arcydzieła. Na naszych lekcjach będziemy malować nie tylko na płótnie, ale też na wazonach. Podoba się wam wzór? Uczniowie są zachwyceni. Chwila, nie widzieliście jeszcze tej techniki. Ta metoda kolorowania jest taka hipnotyzująca. Odwróć ceramiczny wazon do góry nogami na obrotowej podstawie na ciasto. Zakręć podstawą i wylewaj płynne farby akrylowe w różnych kolorach na wazon. Pokryj wazon lakierem akrylowym, kiedy farba wyschnie. Zacznijmy tworzyć! Daj każdemu obrotową podstawę. Kubek z farbą. I najważniejszy w tym przedstawieniu – wazon. I już! Wow, piękno wylewa się na wazon i tworzy ładny wzór. Najważniejsze, żeby obracać podstawą. To jak fontanna ze sztuką. Te marmurkowe zacieki są oszałamiające.
To jak leczenie sztuką. Jest tak wiele tajemniczych technik. Na przykład pani Basia maluje na twarzy Wiesi niewidzialną farbą. Wygląda, że sztuka ją tak pochłonęła, że straciła kontakt z rzeczywistością. Co robisz? Tam nic nie ma. A przynajmniej, kiedy światło jest zapalone. Ojejku! Wiesia wygląda jak duch. Artystka użyła farby, którą widać tylko w ciemności. Ale psikus! Pani Basia poszła na zakupy. Czy nasza malarka naprawdę ma taką zwykłą, nudną, białą torbę? To nie przystoi. Musimy to zaraz zmienić. Mamy kilka przyborów kuchennych, które nam pomogą, tak jak nas uczyła. Włóż plastikową deskę kuchenną do materiałowej torby, żeby farba nie poplamiła tyłu. Nałóż podkład na torbę. Wylej 2 odcienie farby akrylowej na torbę. Rozprowadź silikonową szpatułką. Namaluj szerokie pasy. Zmień je w kaktusy. Dodaj detale. Używając drewnianego szpikulca, namaluj kropki, które będą kolcami. Stwórz biały kwiatek rączką noża. Dodaj środek kwiatka małą łyżką. Zrób detale płatków drewnianym szpikulcem. Namaluj kilka kwiatów na kaktusach. Niech farba wyschnie. Teraz torba jest kolorowa i pasuje do malarki. Od razu widać, że właścicielka zna się na sztuce. Możesz łatwo tworzyć dowolne arcydzieła na naszych lekcjach. Na przykład takie jak to. Nie potrzeba nawet pędzla. Wylej niebieską płynną farbę akrylową na płótno. Użyj noża malarskiego, żeby rozprowadzić ją po całej powierzchni. Nałóż białej farby akrylowej w trzech rogach. Zrób abstrakcyjny wzór nożem malarskim. Zanurz długi, gruby sznurek w złotej farbie. Połóż na płótnie. Obracaj płótnem i powoli usuwaj sznurek. Strzepnij farbę z pędzla. Wow! Tin podziwia pracę naszej malarki. Ale Wiesia widziała już fajniejsze. Wypadek ze sztuką. O nie! Wszystko się pomieszało. Tylko popatrz. Teraz mamy kilogram kolorowej semoliny. Musimy go natychmiast wykorzystać do wykonania obrazu. Założę się, że nasza nauczycielka będzie zadowolona. Rozcincz farby akrylowe alkoholem do odkażania. Dobrze wymieszaj. Wsyp semolinę do roztworu. Mieszaj, aż będzie zabarwiona. Przesiej, żeby pozbyć się grudek. Zrób semolinę różnych kolorów. Pokryj obrazek klejem i posyp kolorową semoliną. Przymocuj sznurek, żeby zrobić kontur. Dodaj elementy słodkiej buzi. Nasze dzieło jest gotowe. Genialne! Ta technika jest taka nietypowa. Semolinowe obrazy są prawdziwą sztuką nowoczesną. Zasługuje na 6. Przyjaciele używają pasteli.
Co to za styl? Rysunek z jaskini? Dlaczego marnujesz przybory? Profesjonalistka zaraz pokaże niepowtarzalny styl tworzenia. Sztuka na papierze ściernym? O, to będzie ostre! Namaluj szkic ołówkiem na arkuszu papieru ściernego. Pomaluj pastelami. Zblenduj palcem. Dodaj białe cienie i fioletową plażę. Namaluj z przodu drzewo. Zabezpiecz obrazek lakierem do włosów. Ostre ruchy, szorstka powierzchnia, jasne kolory. Ten styl nie jest dla słabeuszy. Papier ścierny pokaże, jakim jesteś artystą. O, mistrzu, jakie to kolorowe! Ten obrazek jest niesamowity. Wisia cały czas przeszkadza swojemu koledze. No ładnie, co zrobiłaś? Mój obraz jest zniszczony. Wcale nie. Zmieńmy ten krajobraz w zorzę polarną. Zrób falę na czarnym płótnie, używając suchego pędzla i białej farby. Dodaj linię od fal w górę różnymi odcieniami niebieskiego. Stwórz efekt zorzy polarnej. Namaluj niebieski śnieg na dole. I niebieskie jodły pokryte śniegiem. Namaluj białego niedźwiedzia po środku. Obrazek jest uratowany. Dobra robota. Wisia potrafi sobie poradzić z kryzysami w sztuce. Malowanie bez przerwy jest bardzo męczące. Ale pani Basia nie śpi. Bierz narzędzia i twórz. Naprawdę będziemy używać tego? Co możemy zrobić z wałkiem malarskim i nożem? Kolejne arcydzieło. Najważniejsze, żeby pracować razem. Nałóż kropki farby akrylowej na płótno. Rozprowadź nożem malarskim. Przesuń po nim mały wałek malarski. Połącz kolory. Otrzymasz niesamowite niebieskie niebo. Strzepnij żółtą farbę z pędzla, stwórz gwiazdy. Dodaj kilka jaśniejszych punktów. Nałóż trzy kropki ciemnej farby. I użyj noża malarskiego, żeby zmienić je w świerki. Sztuka nowoczesna bardzo zmusza do rywalizacji. Twórcy znowu walczą o farby. Mój wałek wyzywa cię na pojedynek, żałosny nożu malarski. Broń się! Tylko bez nerwów. Koniec walki i oddawać moje sztalugi. Wasza walka nie ma sensu. Obraz wyszedł świetnie. Musimy tylko dodać ostatni szlif pędzlem. I mamy gotowy leśny krajobraz. Brawo! Wasza nauka w szkole pani Basi się zakończyła. Musicie przyznać, sztuka ma moc. Podobały się wam nasze lifehacki do rysowania? Napisz w komentarzu, której techniki użyjesz na swoim obrazie. I nie zapomnij kliknąć lubię to, subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwonek, żeby nie przegapić nowych użytecznych lifehacków od Trum Trum.